W Izraelu informacje o Danielsie pojawiają się niemal wyłącznie w najpopularniejszej gazecie Izraela Yom, związanej ściśle z premierem Netanyahu. W kontekście polsko-izraelskim odgrywa on rolę mega pozytywną, upamiętniając Polaków, którzy ratowali Żydów w latach okupacji. Pamiętam też, że zobaczyłem go pierwszy raz na focie prasowej z wygrzebanym skądś odłamkiem macewy pod pachą, co mi się cholernie spodobało. Parę lat temu zorganizował jakieś dziwne spotkanie polskich i izraelskich ministrów w Auschwitz. Sporo kontrowersji budzą ostatnio kontakty Danielsa na przykład z ojcem Rydzykiem, sugerujące chęć odebrania lewactwu monopolu na narrację polsko-żydowską. Według mnie jest to jednak tylko część szerszej tendencji, w ramach której Izrael, rozwścieczony proarabską polityką Brukseli, szuka nieformalnych kontaktów z europejską prawicą. Tymczasem Daniels objawił się właśnie w Japonii, kultywując pamięć konsula Sugihary, który ocalił za okupacji 2000 polskich i litewskich Żydów.